zaświeciłeś latarką i widzisz poskręcane kobiece ciało. Tak jakby ktoś ją wrzucił tam, niefortunnie spadła, lądując na głowę. Aha. Tylko kobiece ciało? Tylko kobiece ciało. Dookoła znajduje się, poza krwią, jasny płyn przeźroczysty, który wygląda po prostu, jakby wypłynęły części mózgu. O nie! Aha, nie przypomina tej egzoplazmy, tylko... Nie. Przypomina, jeżeli ty spoglądasz, to widzisz, że jest to żona Archiego. O nie! No to chyba jednak była żona. Dobra. A. I co tam, Wito, widzisz? Martwa baba. To... Rzuć sobie jeszcze na spostrzegawczość, bo możesz wychwycić jedną rzecz. Chcę zabrać mu latarkę. Weszło. Widzisz ślady po wygoleniu kawałka głowy i niepokojąco, być może to jest kwestia urazu, natomiast przymknięte jedno oko, jedno otwarte oraz uniesiony kącik nosa, równo z tym okiem. Lobotomia. Czy przez lobotomia. Biologię to może mi coś mówić? Przez co? Biologię, medycynę? Jasne, medycynę, na pewno, jeżeli rzucisz. No nie weszło. Nie masz pojęcia, o co chodzi. Zwróciłeś uwagę tylko na oczy ciemne. Słuchajcie, ciemne oczy. Ciemne oczy. Dobrze, ciemne oczy. Jest pani martwa, powykrzywiana, wypływa jej coś z głowy, podnosi się jedna strona, oko przymrużone. Chcę mu zabrać latarkę, też się położyć, ale obejrzeć pomieszczenie, w którym leży. Magiczne słowo. Sprawiedliwość. Prawo? Rozglądasz się? Tak. To był najprawdopodobniej jakiś składzik. Okej, okay, czyli nie ma tam wyjścia, to nie jest tunel. Nie, nie jest to tunel. Czy widzę coś na ścianach albo... Co tam jest w ogóle? Jeżeli chodzi o ściany, to przy nich znajdują się... To wygląda jak spiżarnia. Albo nawet lekka winnica, bo w wielu miejscach są krzyżowe poustawiane podstawki pod butelki różnej maści. Może to też służyć troszeczkę jako piwniczko-lodówka, ponieważ znajduje się pod ziemią i na wszelki wypadek można tam chować rzeczy, które miałyby dłużej wytrzymać. Dobra, rozglądam się, mówię, no to jest po prostu składzik. I teraz tak, takie pytanie. No. Jak wcześniej jechaliśmy na stację benzynową, zapytałam się, zatrzymałam dwóch przechodniów. Czy jest możliwość, że wrzuciła na coś, żeby przypomnieć sobie, jaki kolor oczu mieli? Jasne, na inteligencję. Weszło? Zielone, brązowe. Dobra. No to po chwili przychodzi komisarz razem z Lilandem, więc zarówno Ethan oraz Liland są na miejscu. Co państwo znaleźli? No proszę spojrzeć. To jest moja żona Archibalda. Spogląda w dół. O, biedna Evelyn. Biedna. Czy to było otwarte? No, myśmy otworzyli. Nie, po prostu zaleciało mi trupem. Powiedz, czym się zajmujesz na co dzień? No, jestem biznesmenem. Dokładniej. No mam dom pogrzebowy. A, rozumiem. Więc poznałem zapach. No, o, matko. Tylko tego nam jeszcze tu brakowało. Grabarza. Nie, takiej tragedii. Nie widzieliście państwo ani Archibalda, ani Kimiego? Nie. Czyli nasze obawy były uzasadnione. No cóż, w takim razie będę musiał pojechać na komisariat i zgłosić to do centrali. Na to by wyglądał. No może warto jeszcze, żebyśmy tam zeszli i zobaczyli. A państwo są jakkolwiek uprawnieni do tego? No to może pan zejdzie i zobaczy, co tam jeszcze może być. No, na moje oko wygląda na to, że doszło do upadku. I... No może tam jest to dziecko jeszcze. Ma oczy krzywe. Oczy krzywe? Jedno oko jest przymrużone, troszkę i te... Rzuć sobie na psychologię. Weszło. Widzisz, że jak powiedziałeś, że ma coś krzywego, tak bardziej się wzdrygnął. Instynktownie ręka poszła mu do kabury i się cofnął. Być może od upadku. Być może. Na moje oko to Archibald jest głównym podejrzanym.
Nie ma co ukrywać. Wygląda na to, że biedna Evelyn wpadła. I ktoś zamknął klapę? Archie zamknął klapę i zniknął razem z synem. No myśmy tu za dużo rzeczy nie dotykali, więc jak przyjdą odpowiednie osoby, które zbadają miejsce zbrodni, to może coś więcej powiedzą. Ciężko powiedzieć. Mamy tu znajomego detektywa. Z Reginaldem przyszedł? Czy sam? Z Lilandem. Nie, z Lilandem. Fizykiem, chemikiem. Lord Blackwood gdzie jest? Jeszcze nie informowałem Lorda, natomiast jest w rezydencji. Aha. Istnieje szansa, czy jesteście panowie w stanie stwierdzić, kiedy do tego doszło? W sensie, po ile godzin minęło od zgonu? Sądząc po tym, jak zaschnęła krew, to świeża sprawa. Ledwo co? Czyli musi być niedaleko. Zależy, czy porusza się pieszo, czy może ktoś go gdzieś odebrał. No, musimy i tak przeszukać albo sprawdzić teren. Poza tym, no nie oszukujmy się. Nie wiem, czy państwo są świadomi, w jakim stanie psychicznym i fizycznym był młody Snight. No właśnie, nie. W jakim? Można by powiedzieć, że był dotknięty wieloma chorobami, tak powiem. Więc prędkość ruchu, będąc razem z tym dzieciakiem, raczej nie była zbyt wysoka. Ale Archie nie jest głupcem, więc domyślam się, że zorganizował sobie jakiś transport. Dobrze. Na moje oko może już dawno być w pociągu. Oczywiście nie chcę wchodzić w pana kompetencje, ale myślę, Julesa nie ma, może to on go zawiózł. Jules jest nie ma Julesa, faktycznie, być może dogadali się. No i Salimana brata jego też nie ma. Silas. Może lepiej, żeby pan nie opuszczał nas. Ja się osobiście nie czuję bezpiecznie, prawda? Czy ty się czujesz bezpiecznie? No nie. Może lepiej wezwać posiłki, zamiast żeby pan jechał na komisariat. Zajmie to tylko moment i myślę, że do paru godzin będę. No, proszę jechać. Proszę jechać. Także dziękuję za pomoc w zidentyfikowaniu i no, będziemy w kontakcie. Mam nadzieję, że odpowiednie służby. No i trzeba poinformować Lorda. To my się zajmiemy poinformowaniem Lorda, pan może spokojnie do służby, jak najszybciej to załatwić. No dobrze. Klepie po ramieniu, bardzo dobra robota. Wibruje. Dziękujemy za pomoc. My to zostaniemy, żeby w razie pytań. Vito docenia wspaniałych ludzi. Dobrze, w takim razie do zobaczenia za parę godzin. Luzerowa postawa obywatelska. Dziękujemy. Dobra, i tak mówię, samochód, i tak wychylam się. Panie White, panie Salmonelli, panny Schmidt, i odchodzi. Chcę iść w stronę parkingu, zobaczyć, czy wszystko w porządku z moim samochodem. Tak. A, tak. Tak. No, przyjrzałaś się z zewnątrz, nie spojrzałaś jest, na dół. Tak? Jest na miejscu, w tym momencie policjant wsiadł do swojego samochodu i powolutku odjeżdża. Zajrzałaś na spód, sprawdziłaś opony. Wszystko w najlepszym porządku. Nie wiem, czy zauważyliście. Liland, to ja może jeszcze po prostu zamknę tutaj, żeby nikt nie wchodził? To lepiej, żeby to Liland zrobił. Możesz. Możesz. Dobrze, to... No to... Dobra. Walnęło to. Widzicie, że tumany kurzu po prostu zostały podbite. Roztoczę. Zamyka drzwi od stróżówki, otwiera drzwi, gasi światło, zamyka. To co, trzeba porozmawiać z Lordem, przedstawić mu sytuację. Coś jest nie tak, dlaczego? Nie, ja sprawdzę, co u pani Fox. Bardzo. I poszedł. Dobra. To co widziałem, nie wiem, czy widzieliście. Nie. Ten komisarz cały, jak powiedziałem o... Znaczy, jak powiedziałem? Jak powiedziałem o... Że jest wspaniały i go poklepałeś. Nie, że ma krzywą twarz, to chciał złapać za kaburę, a w kaburze są pistolety. Zazwyczaj. Albo pączki. Czasami. Jesteś Joelem. I gdy klepałem go, to mi wibrowało. Co? Ręka? Wahadło. A widzieliście jego oczy? Jego oczy też są właśnie takie same jasne jak ten. Słuchajcie, wiecie co? A co wy na to? Że wyłożyć kawę na ławę, pogadać z Lordem i się go zapytać, co my tak naprawdę tutaj robimy. Mam jeszcze jeden pomysł. Bo to, że przyjechaliśmy na to, to jest tylko pretekst. Myśmy przyjechali tu w innym, konkretnym celu. I myślisz, że ci powie tak o? No, nie powie, nie. No ale to, że on nie chce nas zabić, on nie ma w tym interesu. Widzicie, jak pod rezydencję podjeżdża samochód. Jak podjeżdża samochód?
Ty go nie znasz. Wy go kojarzycie. Tylko skąd? Ale już sam kierowca zdradza bardzo dużo. Z samochodu wysiada Charles Townsend. Dobry wieczór. Jesteśmy tam gdzieś przy parkingu. Tak, tak, tak. Tak, dobry wieczór państwu. O, dobry wieczór. Nie spodziewałem się państwa tutaj. Właściwie to taki średni wieczór, ale... My też się pana nie spodziewaliśmy. Co pan tu robi? O, znacie się, tak? Tak. Dobry wieczór, Billy Schmidt. Charles Townsend. Miło mi. Co ja tu robię? No. Przyjechałem na licytację. A to jeszcze dopiero jutro. Postanowiłem przyjechać odrobinę wcześniej. Dobra, Townsend, sprawa jest taka. Wybrzmiajo. Tak? Pokaż mu. Co mam pokazać? Jajo. To jest nasz człowiek. A, okej. Okay. Sięgam do torebki, wyciągam tą chusteczkę z jajkiem, mhm. Odwijam lekko i pokazuję jajko. Ja podświetlam mu. Bierze, tak? Zejste. Wyjątkowo ciekawe. To wyszło z pana? Tak. Oddaję ci. Widać, nie? Podobieństwo. Te same oczy. W zależności od... Skrycji. Zależy, w którą stronę spojrzeć. To, co pan wspominał o pismach z PONAP, w pewien sposób by się z tym łączyło. No, po prostu słyszałem bębny. Bębny? Bębny. Tak, ale to już rozwikłaliśmy. To po prostu straszenie różnych tych... Panie Tozent, tak. Jeszcze takie dwie sprawy. A w sumie jedna sprawa, a dwoje ludzi. Sybilla Fox i Leland Salamanca. To są nasi? No, myślę, znam, że tak. Tak, znam, oczywiście. Jesteśmy w stałym kontakcie listowym. Czyli nie mamy się co bać o tą dwójkę. Ja do tej pory nawet tobie nie ufam do końca. Więc... Coś w tym jest, prawda? W takim razie zakładam, że Lord jeszcze z państwem nie rozmawiał na Na jaki temat? Jeżeli państwo tak mówią, to znaczy, że jeszcze nie. A to może nie robimy niespodzianek? Lubię. Miałem pewne opóźnienie. Tak. Próbowałem jeszcze wczoraj tutaj przyjechać zgodnie z listownym zaproszeniem, natomiast doszło do sabotażu pociągu. W którym byliśmy. Państwo również nie mieliśmy. Też mieliśmy tę sytuację. Czarne skrzydła. A właśnie, Dudley. Czarne skrzydła. Czyli jednak rozmawiał z państwem? Nie rozmawiał. No, gość, a to przepraszam. Gość, który strzelił sobie w głowę. Krzyknął, że to ku chwale czarnych skrzydeł. Gość, który zablokował pociąg i strzelił sobie w głowę, to jest powiązane. Ciekawe. Czyli mi warto porozmawiać o czarnych skrzydłach z Lordem. No w szczególności, że ten obraz. Decyzja też zależy od niego, więc myślę, że tak. Dobrze. No cóż, no to chyba nie ma co tracić czasu. Jeszcze jeden pomysł mam. Taki. Jaki? Od domu służby prawdopodobnie prowadzi jakaś ścieżka do domu tego, Sylasa, bo on tam łaził cały czas. Tylko, że on mieszkał w tej Ruderze. Może warto byłoby tam zobaczyć, skoro był podczas seansu wymieniony. My wiemy, gdzie on mieszkał? Nie, no, nie wiemy, ale można się rozejrzeć, czy jest jakaś ścieżka, skoro on tu przyłaził. No, każdy może tu przyjść, to jest po prostu posiadłość. No, ale... Nie musi być ścieżki. No, warto zobaczyć. Tak mi się wydaje. Chyba, że idziemy po prostu do Lorda. No, Archibalda nie ma, żeby go zapytać. No dobrze, nie będę zajmował państwu czasu. No, zobaczymy się pewnie. Zobaczymy się pewnie jutro na licytacji. Czy jest w zasięgu wzroku jakaś chatka blisko? No, czy blisko? No, w zasięgu wzroku. Raczej nie, tym bardziej, że jest ciemno. Jest ciemno. Okay, no, jest noc. Tak czy siak. Także życzę miłej nocy i naprawdę miło mi was tu widzieć. No, liczyłem na to, że się tam spotkamy. Dlaczego? Słucham? Dlaczego pan o to liczył? Że zaproszenie trafi również do państwa. Dlaczego? On jest... łączą nas pewne wspólne interesy. Tak. I wchodzi po schodach. I słyszycie ze środka tylko Reggie! I takie głośniejsze plaśnięcie, ewidentnie panowie się wtulili w siebie. Jeszcze kiedy słyszę to, no ryba odciął mu chyba palca. Ale z kim on się tak wtulił? Z rodzinarzem. Z Lordem. Z Lordem. Może warto zadzwonić do kota, zapytać się, czy coś znalazł? Właśnie, Matt. No to dzwonimy. Ja też do niego wcześniej dzwoniłam. Przecież. Na posterunku. Aha. Czyli nie szukamy tego
Czego? Sylasa. No nie, no nawet nie wiem, w którą stronę idziemy. Okej, okay, jest ciemno, nie rzucimy się. Przynajmniej ja się pęcykała. No to zadzwońmy w takim razie na szybkości. Dowiedzmy się, co on wie i będziemy decydować dalej. Idziemy dzwonić. Wracamy do środka. Mhm. Chyba na parterze był telefon. Tak, widzicie, jak Lord odprowadza Charlesa na piętro. Co? Czy będziesz czynił honory? No, co mam pytać? Dobra. Dzwonię. Podnosisz słuchawkę. Dzień dobry. El Corvo, Nowy Jork. Międzymiastowy. Nic nie ma? Nie ma nic? Nic. Odkładam, podnoszę? Dalej nic. Ale światło jest. Światło jest. Co jest? Co jest? Sprawdzam kabel, jak widzę, że ona się męczy. Znaczy nie, sadzę i mówię, potwierdzam, takie... Linia jest odcięta. O... No... Myśmy dopłynęli. To co, odbezpiecz się bronię i idziemy do Lorda zapytać się o czarne skrzydła. Albo nam coś powie, albo go zastrzeliłem. To nie, no już bez przesady. No. Może nie zastrzelimy, sknebrujemy. 4000 ma nam dać. No. Weźmiemy seks podatek. O Jezus. Nie, no żartuję, dobra. Amy. Idziemy do nich. Tak? Gdzie się kierujecie? Do Lorda. Jest, tam na piętro, tak? Jest bardzo późno? No, jest koło 10 już. Ale dobra, no po czymś takim tak wszystko szybko nie pójdziemy spać. Wchodzicie na piętro i widzicie, jak Lord właśnie zamyka drzwi za Charlesem niedaleko waszego pokoju. O, witam ponownie. Jak się państwo czują po tym wszystkim? Źle. Bardzo źle. Czy słyszę, czy dotarło już do pana wieści? Jakie wieści? Evelyn, żona Archibalda. Tak? Nie żyje. Cóż za... Została znaleziona w schowku, w składziku, w ich służbówce. A Archibald przepadł wraz z synem. Julesa również nie ma. Rzuć sobie na psychologię. Ja też tak patrzyłem właśnie, mogę? Patrzcie na niego. Mhm, ja no też. To może wszyscy. Wpatrzeni w jedną osobę. O nie. 0-0 to jest na dziesiątkach. No to 0. Odejmuję 3 od szczęścia, dobra. Chyba że komuś wejdzie. 0-0-2 miałem. Kurde, dobra. Okej, okay, to zaznaczasz. Dobra, ja nie... Mi nie weszło. Mi nie weszło, ale to jakoś Kamilowi weszło. Vito, jesteś przekonany, że ta informacja nie zrobiła na nim żadnego wrażenia. To jakby nie wiedział wcześniej. Go. Jakby wiedział o tym wcześniej. Nie rusza go to. Okej. Okay. No. Ale pan ma... Straszną tragedię. Nerwy ze stali albo serce z kamienia. Jeszcze do mnie to nie dotarło, rozumiem państwo. Rozumieją. Czy mogę w czymś pomóc? Myślę, że z samego rana będzie trzeba poszukać Archiego, bo to wszystko brzmi jakby to odpukać, ale on był za to odpowiedzialny. Z samego rana to on pewnie będzie już bardzo daleko stąd. No cóż, myślę, że i tam poinformuję, to znaczy komisarz, poinformuję odpowiednie służby o tym. No właśnie pojechał. Tak, ale... Czyli działają szybciej niż się spodziewaliśmy. Czy jest bezpiecznie być w miejscu, w którym potencjalnie krąży morderca? To zależy. Mogę spać u Lorda w pokoju, żeby się czuł Lord bezpiecznie. Czuję się bezpiecznie. To się zamykam. To Billy się nie czuje bezpiecznie. No nie, no. Dobra, to my może będziemy spali wszyscy razem w jednym pokoju dzisiaj. Czy na pewno musimy tu spać? W razie czego, jeżeli to państwa martwi, klucze do pokoi są unikatowe. Służba nigdy nie miała dostępu do klucza głównego. Może nawet lepiej zostać tutaj, bo na zewnątrz prawdopodobnie prędzej znajdziemy mordercę niż w środku, tak? Dobrze. Pamiętacie, co było na seansie? Ostatni krzyk od Su? Nie, to jest Su. Nie chciałaś powiedzieć. Bo to nie jest moment, żeby o tym mówić. No to po co wspominasz teraz, skoro to nie jest Bo moment? Dostaliśmy ostrzeżenie, żeby tu nie być. Ty dostałaś. Wszyscy dostaliśmy. On Wszyscy też. Dostaliśmy. On dostał od swojej matki. A ja nie wiem, czy to była mama. Pani Sybilla czuje się już trochę lepiej, w razie czego znajduje się u siebie w pokoju.
Aha, dobrze. Okej, to sobie idziemy do pokoju. Przepraszam, że zapytam w takiej chwili, ale czy wycena przebiegła pomyślnie? Ach, właśnie tak, Matt. Tak, mam tutaj notatki sporządzone, tutaj jest wykres, nasz opis, czego się tutaj to tyczy, co myśmy tutaj wydedukowali, oraz ceny. Tak po prostu prosto z mostu, żeby po prostu żeby nie było. I dodatkowo jeszcze jeden eksponat nas zaciekawił, nie byliśmy tak w stanie w 100% wycenić, ale to już pewnie rano jeszcze porozmawiamy na ten temat. Możemy porozmawiać na ten temat rano przed licytacją. Natomiast czy wolą Państwo zapłatę w formie czeku czy gotówki? Gotówki. Gotówki. Dobrze, tam przygotuję stosowną kwotę. To było 4000, prawda? Tak, dokładnie. Dobrze. W takim razie życzę miłej nocy. Wszystkim nam przyda się odrobina spokojnego snu, prawda? Prawda. Przed spaniem jeszcze jedno szybkie pytanko, tylko te... Tak? Te strzały sumeryjskie są na sprzedaż? Na licytację? Tak, są one na sprzedaż. Za ile? Wycenione są na 1500 dolarów. Jasne. Słucham? Dobrze, super, że są tak wycenione. Dziękuję. Miłego wieczoru. Wzajemnie. I odszedł. 1500, kurde. No, za to można kupić. Nie, no to... Dwa samochody. To prawie wszystko, co zarobiłem dzisiaj. Co zarobiłeś? Prawda, Amy? To się jeszcze okaże, Bit. No dobra. Śpimy w jednym pokoju dla bezpieczeństwa? Nie wiem, czy zasnę, ale chyba tak byłoby lepiej. Chyba tak. To chyba zróbmy tak, no. Okej, teraz wezmę tylko ten. Ja sobie tego materac z mojego łóżka i możemy coś na ziemi. Przemytowanie. Biorę materac ode mnie. Idźmy do mojego pokoju. No. Nie do tego z gwoździem i z muchą z wymiocinami. I z plamą krwi. Wszyscy spotykacie się w jednym pokoju. Vito dotargał swój materac, przeciskając go przez korytarz, ustawił drzwi. Zamykacie na klucz? Od środka. Koniecznie. Vito, weź swoje wino. Jeszcze z winem wrócił. I zostałem tam przekręcony klucz, żeby nie można było z drugiej strony. Mm-hmm. Dobrze. Wszyscy zebraliście się w pokoju Amy. Vito właśnie przetaszczył swój materac do tego pokoju. Walnął go na ziemię. Upewniłeś się tylko, czy czasem nie ma żadnych gwoździ. Siedzicie w pokoju, macie butelkę wina ze sobą. Kładziecie się już spać? Ja sobie siadłam na łóżko i piję wino. Ja się w końcu rozbieram i tam szlafę, który zarzucam całą szlafę. Ja po prostu usiadłem na tym, co spałem w zeszłej nocy i po prostu tak trochę odpoczywam, chcę tak się uspokoić. To jeszcze patrzę na nią i tak... Miętoszę taki swój łańcuszek z takim wisiorkiem tak cały czas i patrzę się w przestrzeń. Billy, powiesz nam, kto to był? Gdy tylko to powiedziałaś, nachodzą mi łzy do oczu i trochę łamiącym głosem. Ktoś bardzo, bardzo mi bliski. Ja bym tak, jeżeli usiadła koło mnie, no to ja bym tak obejmuję. Po prostu nic nie mówię i czekam. Może powie, może nie powie. Ja nie będę jej zmuszać. Podstawiam ci kieliszek. Kto taki bardzo bliski? Przyjaciółka? Więcej niż przyjaciółka. Matka, nie. Nie, nasza mama jest cały czas na brasce, ma się dobrze. Przynajmniej ostatnio, jak z nią rozmawiałam, to było wszystko okej, ale... A żyje? Kto? No ta bliska osoba. Mówiła do nas... przez medium, prawda? Ta Suzanne. Słodka Su. Gdy wyjechałam do Detroit, było mi bardzo ciężko. Bo ciebie nie było i w sumie cholera wie, gdzie byłaś. Rodzice też zażynali się, żeby dać mi ten start. I w końcu udało mi się odłożyć trochę grosza pracując u ojca, żeby zacząć żyć normalnie. Udało się dostać do tego Chryslera, chociaż było bardzo ciężko, bo wiecie, baba. No tak. Co mogę wiedzieć? I
nie miałam za bardzo nawet gdzie się podziać. Wynajęłam pokój u takiej starszej pani. Bardzo miła była. I ona tak naprawdę no, żyła z wynajmowania pokojów młodym dziewczynom. I tam poznałam Su. Dawno? Nie na tyle dawno, żeby zapomnieć. Było bardzo miło i doskonale się dogadywałyśmy. Dzieliłyśmy się obowiązkami. Pewnego dnia po prostu zamieszkałyśmy razem. I było naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Rozumiem. Ja ją dalej tulę. Do momentu, aż któregoś dnia kończyłam zmianę, musiałam zostać trochę dłużej, bo składaliśmy akurat nową osłonę silnika do nowego modelu i znalazłam ją nagą. Martwą, całkowicie. Krew była wszędzie. Podaję jej wino. Odstawiam, nie chcę tego pić. Krew była wszędzie, a na ścianach były jakieś cholerne symbole, których nie rozumiałam. Wezwałam policję. Powiedzieli, że to samobójstwo. A ja wiedziałam, że to nie było samobójstwo. Od tej pory szukam odpowiedzi, co się stało. Dlatego te okultystyczne rzeczy cię interesują, żeby wiedzieć, co tam pisało. Kto to zrobił? Kto to zrobił mojej Su? Kto miał czelność mi ją zabrać? Oj, bili. Przykro mi. Poklepuję delikatnie. Przykro mi, no. No i co, to teraz nie jest tylko twoje zadanie. No i masz teraz. To jest tylko moje zadanie. No musimy ci pomóc. I między innymi trafiłam na Biorę Wino. Organizację w Detroit, która zajmuje się badaniami dziwnych spraw. Pomagali mi prowadzić moje małe śledztwo i wszystkie rzeczy wskazywały na to, że odpowiedzi znajdę w Nowym Jorku. Moja koleżanka Emily wskazała na detektywa Eckharta jako takiego, który jest z policji, ale ma otwarty umysł. Bardzo otwarty, tak. I tak planowałam odkupić warsztat ojca, a w Detroit nie trzymało mi już nic. Kocham składać samochody. Uwielbiałam pracę na linii. Ale wszystko przypominało mi o niej. Słyszycie pukanie w okno. Ja podskoczyłam, bo szybko już wycieram za dużo widzicie tego wszystkiego. Widzicie rękę ludzką, która uderza. Wait, my jesteśmy na piętrze. Tak. My jesteśmy na piętrze. Podchodzę od razu. Co jest? Podchodzisz do okna i widzisz Julesa. Poraniony, cały, praktycznie nagi, pocięty, gdzie się tylko da. Trzyma się gzymsu, próbując się podciągnąć. Otwieramy. Jezus Maria, weźcie go, wciągnijcie. Też pomagam. Wciągacie go, pada. Tylko resztki jego, nawet już nie ubrań, tylko bielizny zostały na nim. Jest cały pocięty. Ty natychmiastowo rozpoznajesz symbole, które, o których przed momentem mówiłaś. Na jego ciele leży, zwija się. Dziurze, co się stało? Kto ci to zrobił? Biorę jakąś narzutę i narzucam na krocze. Przykrył się nią trochę, skulił się, patrzy. Kto ci to zrobił? Nie ufajcie komisarzowi. Nie robimy tego. Wywieźcie mnie stąd. No co, może jednak nie idziemy spać, tylko stąd idziemy od razu. W ogóle bez zastanowienia biorę mój szlafrok, nakrywam go i też od razu mówię, rysuj. To zimne powietrze.
I ten, ty przerysowujesz symbole. Tak, tak. Te symbole, które były na nim. Co ci się stało? Dopadli mi w kilka osób. Powiedzieli, że to ma wyglądać jak samobójstwo. Evelyn, była z tobą? Słucham? Evelyn nie żyje. W ogóle mnie to nie dziwi. Kto cię dopadł? Co z Timim? Nie było go, już tam byliśmy. Chyba z Archibaldem uciekł. Nie wierzę, żeby Archie uciekł. Myśleliśmy, że to z tobą pojechał. Wszyscy zrzucają to na Archibalda, że ty go wywiozłeś, że pomogłeś mu. Zdążyłem dojechać tylko do połowy drogi. Z Archibaldem? Nawet nie z Archim. Po prostu jechałem do miasta. Miałem odebrać przesyłkę. Odebrać przesyłkę i odebrać Tausenda. Tausend przyjechał sam. On już przyjechał. Powiedzieli mi, że przyjedzie pociągiem, a nie samochodem. Mówił, że jechał pociągiem. Tak, ale miał problemy, bo pociąg sabotowali, tak jak nasz. Może... Brzmi to bardzo wygodnie. Nie mogą się dowiedzieć, że żyje. Myślą, że... A zresztą... I tak chyba nie zostało niedługo. I widzicie, że ma przebity bok, z którego non-stop... Pierwsza pomoc? Pakuje mu... Dokładnie, rana. Wpakowuje mu... Mhm. Jak wygląda ta rana? Zanim zacznę ją tamować, jest, jak ona wygląda? Jest zgnięcie. To jest zgnięcie. 50. To może na wylot? Dźgnięcie? Tak. 7. Mhm, zaznacz to jest na 1/5. Przykładasz od razu gazę. Tak jak było mówione, w łazienkach znajdują się małe apteczki, więc zatkałaś, zatamowałaś mu tę ramę, przywiązałaś. Na medycynę? 3 od szczęścia i wchodzi? Okej, dobra, rzuć sobie K6. Mam tyle pytań i po prostu widząc, jak on wygląda, w jakim jest stanie i o tym, o czym przed chwilą mówiłam, strasznie mi to striggerowało. Vito wyciągnął z apteczki kilka fiolek, przejrzał je, jedno opakowanie, wyciągnąłeś, skruszyłeś w palcach, obsypałeś mu tę ranę. Pomyślałeś chwilę? Zapalniczka, przyłożyłeś, zapiekło, widzicie, że aż się wykrzywił, ale rana została zablokowana. Razem z tą gazą w środku jest stabilny. A wiesz co u Sylasa? Nie, nie zdążyłem sprawdzić co u niego. A wiesz, gdzie on mieszka? No wiem, mieszkaliśmy tam razem. No bo bracia mieszkali. Gdzie czyli zostałeś zaatakowany w drodze? Tak. Coś zatrzymało twój samochód? Ktoś zatrzymał twój samochód? Komisarz. Komisarz? A kto tam jeszcze z nim był? Nie wiem, mieli jakieś dziwne maski. Jest tu gdzieś jakiś skład broni? Broni nie. Nie, tutaj nigdzie Lord nie ma żadnej broni i tak dalej? Głównie zabytkową. To nie pomoże. To się nie rada. Archie miał ze sobą często rewolwer. Mówili coś? Co ci mówili? Ja mam w samochodzie broń, ale nie mam pojęcia, gdzie jest mój samochód. Shotgun jest u tego. Lilanda w samochodzie. Ktoś czuje, że się chyba przyda. Coś mówili? Bo co pamiętasz? Opowiedz. Jechałem samochodem. Tak. Zajechali mi drogę. Myślałem, że to jakiś wkurzony wieśniak. Pamiętasz samochód? Zwykły pick-up. Myślałem, że to wkurzony wieśniak, że nie wiem, zaświeciłem mu światłami za mocno albo coś. Albo zajechałem drogę. To się zdarza, ale... Ale wysiadł z niego najpierw komisarz, kazał mi wysiąść z samochodu, potem oberwałem w głowę i obudziłem się w polu kukurydzy. Pocięty, z dziwnym posmakiem w ustach. Udało mi się tutaj przyjść, poza tym, no, szczerze mówiąc, tylko wam ufam, bo nie jesteście stąd. I słusznie. Nie, dobra. Opuszczamy ten lokal. Ja chcę te strzały. Pytaliście o broń, ale w razie czego od czasu do czasu zdarzało się, że wypalaliśmy pola, więc mamy dużo benzyny w piwnicy. Piwnica tam, gdzie jest artefakty, gdzie są? Nie, nie. Po drugiej stronie.
Pamiętacie, jak tam było wspomniane wcześniej o tym duch, żeby spalić posiadłość? Coś było. No i to był dziadek tego, Reginalda. Dobra, to, mój pomysł jest taki. No ale nie podpalimy, kurczę, komuś domek, nie wiem, co tu się dzieje. Podpalimy właśnie i nie będziemy musieli wiedzieć, co się tu dzieje. I nie dostaniesz pieniędzy. Trudno, zabiorę zastrzały. No właśnie, możemy zabrać... Pukanie do drzwi. O Boże. Tak. Zakrywamy go na łóżko. Czy on jest w stanie, znaczy właśnie, czy on jest w stanie, jesteśmy go w stanie ruszyć? Tak. No, teraz do łazienki. Jest nie, do łazienki. Czy jest łazienka? Jest łazienka. Jest łazienka. Szybko, żeby schować go. Ja wchodzę z nim. Właśnie. Mhm. Żeby było, że on robi coś w łazience. Ja teraz przesunąłem na tą plamę pewnie, żeby nie było widać wszystkie te... Przepraszam. Tak? Kto to? Kto tam? Lord. A to pan. Czy mogę wejść? Ręce mam upierdzielone. A czy jakiś problem? Coś się stało? To niech ktoś odbył. Chciałem dostarczyć gotówkę. Po prostu podchodzę do drzwi. Ja się kładę na materacu. Czy wszystko w porządku? Tak. Pozwoliliśmy sobie wziąć materac, żeby tutaj było troszkę wygodniej spać. I pan z siatki ostrożności. W ramach uspokojenia kontaktował się ze mną Archibald. Tak. Wszystko z nim w porządku. Musiał natychmiastowo wyjechać do matki i wziął ze sobą syna. Natomiast nie informowałem go jeszcze o tym przykrym wypadku z żoną, więc... Wszyscy psychologia, kurde. Ja jestem w łazience. No to ciebie... Jakbym forsował? Za bardzo będziesz się mu przyglądał, także zauważę. Nie. Odejmuję 5 od szczęścia. Zmyślam. To ja tak jeszcze na nich patrzę i... No nie ma co go denerwować, jak ma wypadek u matki. Ważne to jeszcze. Podejrzewam, że gorzej się poczuła, ale telefonował do mnie, więc... No, fantastycznie. Po prostu jak on przychodzi z tymi pieniędzmi, tak, no podaję kopertę. Dobrze, w takim razie spokojnej nocy. Z samego rana rozpocznie się licytacja i po wszystkim państwo będą wolni. Oczywiście. Przepraszam, jakbym się tu w nocy pewnie jeszcze na papieroska sobie wyjdę. A już nie ma problemu. Nerwy są takie, że rozumiem pan. Oczywiście. Także spokojnej nocy. Mam nadzieję, że państwo się wyśpią. Spokojnej nocy. Dobra, tak. Zamyka. Słyszę, nasłuchuję, czy odchodzi. Odchodzi. I tak, jaki bezczelny. Zmyśla, telefon przecież nie działał. No, właśnie, telefon nie działał, poza tym... Zresztą widać było, że on coś wie. Dobra, plan jest taki, według mnie. Dobra, Matt, kurde. No właśnie, wypuszczamy Matta z Julesem z łazienki. Tak, Jules siedzi naprzeciwko ciebie jeszcze przez sekundę. Czy Jules... Masz papierosa? Będę miał zaraz. Otwieracie drzwi? Ten w tym szlafroku. Czy Jules będzie w stanie chodzić? Chodzić tak. Dobra, czyli nie trzeba. Nie za szybko, ale chodzić tak. Trzeba go zapakować do... Ja myślę, że nie powinniśmy czekać tutaj do rana. Nie, absolutnie. Myślę, że trzeba się zapakować. Pytanie, dlaczego Lord jeszcze z nami nie porozmawiał o tym, o czym miał z nami rozmawiać? No jest tu Thousand. Dalej. No Thousand jest od nas, no tak by... Albo tak nam ja się nie wydaje. Ja nie znam typa, więc... Właśnie. No ale to nam się, no przecież ty w tylu sprawach napomógł, nakierował, przecież on to wiesz i... Chyba, że on też jest oszukany po prostu. No ale tak będziesz podejrzewał wszystkich, zresztą okaże się, że Eka... A, no, chyba, że jest omamiony, no tak. No może być, no, że Lord jakąś intrygę grubszą robi i Thousand... Chyba, żeby do niego zagadać i mu powiedzieć właśnie, że coś tak dziwnego się tu dzieje, aura. Wiecie co, ja bym mimo wszystko została, bo tak to się niczego nie dowiemy. No ale to Jules nie wiem, czy wytrzyma. Czy jest tak, że Jules wytrzyma to rana? Raczej tak. Ma zatamowany krwotok. No. Dobrze by było, gdyby odwiedził lekarza, ale jest stabilny. Jest stabilny, tak? Na pewno trzeba mu odkazić rany. Nie, trzeba się dowiedzieć. Różnego rodzaju cięcia. I wyczołgał się z błota, wlazł na elewację budynku. No właśnie, więc... To chcemy go porządzić, nie? Dobra. No, wanna jest, środki mamy. Matt, weź go opłukaj, ja idę po whisky do pokoju. Ja czuję się strasznie striggerowana tą sytuacją i mam teraz jeszcze większą potrzebę poznania odpowiedzi, więc już mam takie nastawienie, że jeżeli nie uciekamy, to chcę się dowiedzieć wszystkiego teraz. Tak teraz, natychmiast. I takie wstaję, biorę rewolwer do kieszeni marynarki i tak mówię,
ja idę. A dokąd? Mam dużo pytań. Nie. Ich po prostu chcę wyjść i iść tam, gdzie szedł Jord. Bo... A ja mojemu po plecach. Wiesz co, poczekaj. Ja akurat wracam z tego pokoju z whisky. A gdzie ogarnijmy tę sytuację. Wiesz, jak daleko jest Detroit? A czekaj, trzeba pomyśleć, kurde. Wiem, jak sobie. Daleko jest, bo nie wiem. No, bardzo daleko. Masz matę, weź go tam później i chlapnij mu po ranach. To są takie same symbole, jakie znalazłem. Do pleców nie dosięgnę, ale... Takie, jakie są na Julesie. Są identyczne. No mam dość bycia w niewiedzy. Ale pójdźmy tam razem. To chodź. Jak cię zabiją, to nic się nie dowiesz. To ja jeszcze... Ale razem wszyscy. Ja zaraz skończę. No. Słuchaj, jak policzę do trzech, to wyleję na ciebie alkohol, żeby odkazić. Raz, leję. Okej. Sięgnął po szczoteczkę do zębów, zagryzł. Ból jest chwilowy, chwała jest permanentna. I go czyszczę. Co ty Czy ciebie popierdoliło? Ciszej, ciebie tu nie ma. Czy ciebie popierdoliło? Parę dziesiąt lat temu. Parę dziesiąt? To ile ty masz lat? Ile on ma lat? 37. O, jest stara data. Jaki przedwieczny. A, macie jakieś ubrania? Ja nie. Ja też. My tak. My mamy. Ja jestem wysoka, może na niego pasować. A tu wiesz, może gdzie Lord ma swoje ubrania, garderobę. Przecież nie będziemy z nim paradować, byle miał coś narzucone na siebie. No, też racja. Ja bym go... Nie. Pan tu zostanie? Dobrze. Mamy klucz. A, tak, czekaj, to mam. Zamkniemy cię, bo tylko klucz jest. I dla potwierdzenia. Nie ma żadnego jakiegoś klucza do wszystkich drzwi. Każdy ma osobny zamek, nie ma opcji, żeby wejść. No Archie nigdy takiego klucza nie miał. Dobrze, no, słyszałem, że Archie dzwonił? Nie dzwonił. Nie dzwonił. Lord tak powiedział, ale... Nie dzwonił. Wydaje nam się, że kłamał, po prostu ten telefon nie działa. Tak, linie są nieczynne. Idziemy to wyjaśnić, wyciągam Colta. Okej. Okay. On te takie sygnety miał wytatuowane. Symbole. Symbole, nie sygnety. Sygnet symbole. To jest symbole te, a, które... Wycięte na skórze. Aha, to przybliżam do niego. Wibrują. No jest. Wibracja. Chodź. Ale to co, do kogo chcesz iść? Do Lorda? Tak. Albo wszyscy, albo nikt, tak? No ja jej samej nie puszczę, to na pewno. No, my ciebie też nie puścimy samej z niej. No cóż, co może się złego stać? Co, przemieni się w smoka? Ktoś umrze, może? To by nie było nic nowego. No, tak, ale nie no, są rzeczy gorsze niż śmierć, coś o tym. Wydaje mi się, że zasoby szczęścia już wyczerpaliśmy, ale... Jakiego szczęścia? O czym ty mówisz? Umarłaś i żyjesz, no tu masz farta. To ci tam troszkę żaba szturchła i może tego. Lepiej było, jakby mnie użyła, nie wiem teraz. Dobra, kurde. Cicho, i po prostu wychodzę. I po prostu wychodzę i mówię do Julesa. Będziemy pukać w konkretny sposób. Będę zrobię... Nie no, zamkniemy go tu przecież, kurde. Żeby... Niech on się zamknie od środka. Wiecie, co to będzie? Na wszelki wypadek. Dobra. Jaki... To będzie... Tak zapukam. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Jak dzwonią dzwonki sań, tylko tak, urwane. Tak, 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 tak. Tak będziemy. No. I po prostu biorę... On bierze klucz. Tak. Wychodzę. Idziecie? Mhm. Nie jestem przekonany. Będzie dobrze. Zamknął drzwi. Gdzie się kierujecie? Do Lorda. Tak? Ja z powrotem gdzie się jest Lord? Ubrałem. Bo słyszeliśmy, że odchodzi. W którą stronę szedł? Kojarzycie, że do jego... Części. Części skrzydła. Posiadłości nawet. Idzie się prosto. Trzeba przejść brzegiem tego głównego atrium. I po drugiej stronie samego budynku znajduje się jego... zarówno biuro, jak i prawdopodobnie pokoje sypialne. Tam się kieruję. Ja chciałam jeszcze, zanim wyjdziemy, zapytać go. Jesteś w stanie nam mniej więcej wyjaśnić, gdzie mieszkał Silas? Bez problemu. To proszę. Wystarczy, że najłatwiej byłoby pokazać na mapie. Mapa. Cofam się, wyciągam ten kawałek atlasu, który wyrwałam wcześniej. Z kiedy to jest? Od kiedy pamiętam... Ta rzeka jest zasypana.
łapie jeden z ołówków. Tutaj teraz jest domek służby. Mhm. Przejdziecie 200 metrów prosto na północ. Potem w prawo. Tam jest taki duży dąb. Mhm. Za tym dębem skręcicie w lewo i tam powinna być niewielka chatka, no domek naszych rodziców. Trochę podupadł i trochę wstyd go pokazywać, ale... To nie ważne. To jak mamy taką informację, to może jeszcze najpierw to sprawdzimy. Czy może na przykład Silas umarł w taki sam sposób? On wie, że Silas nie wiedział. Właśnie powiedziałeś, że... Ja mówiłem o Silasie. A, mówiłeś. Tak, dobra. Ja szybko do swojego pokoju płaszcz i Tommy. Mm-hmm. Bez płaszcza głupio by to wyglądało. Znaczy kozacko, ale podejrzanie. A, tyle pytań. A dobrze, sprawdźmy najpierw... To nie jest daleko. Silasa, tak. Bo może tam znajdziemy więcej wskazówek. Mm-hmm. Albo chociaż argumentów. Idziemy. Wychodzę z pokoju. Dobra, gdzie idziemy? Do Silasa. Znaczy do chatki Julesa. No Silas nie żyje przecież. No właśnie. Właśnie. No, czyli sprawdzić to... No. Chcę zobaczyć, czy te symbole się powtarzają. Dobrze. Jestem gotowy. Dobrze, no to... Wychodzimy w miarę po cichu, żeby nie było nas słychać, nie? Że... Wychodzicie. Schodzicie na dół. Otwieracie drzwi główne rezydencji. Schodzicie po schodkach. Jest zimno i ciemno. Włączacie latarkę po oddaleniu się wystarczająco daleko od rezydencji, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Bez dodatkowego światła dotarliście bez problemu do domku dla służby i stamtąd zgodnie z mapą i wytycznymi Julesa idziecie przed siebie. Parę minut spaceru w ciszy. I faktycznie widać stare, spróchniałe drzewo, które powinno pamiętać cały ród Blackwoodów. Blackwood. Mhm. Idziecie jeszcze kawałek dalej. I im bliżej jesteście, tym bardziej widać wyrwę w horyzoncie. Wyrwę, którą jest budynek zasłaniający światło bijące zza niego. Niewielka chatka, która kiedyś mogła być bardzo przyjemną letnią mini rezydencją, małym domkiem, jednym z prawdopodobnie wielu na tej wsi, w tym małym miasteczku, jak niektórzy mówią, ale obecnie wygląda jak ruina. Ruina z zalepionymi oknami od wewnątrz. Widać gazety, widać, że powciskane we framugi, zarówno drzwi, jak i okien, są różnego rodzaju ręczniki, szmaty, wszystko poklejone każdym możliwym rodzajem taśmy. Tak jakby dom próbował się zaizolować. Na domiar złego w tle słyszycie... Nie, znowu muchy? Narastające, coraz głośniejsze. No jesteśmy na polu, tu muchy są, to co, idziemy? No, chyba, że to właśnie złota mecha mucha. Jaka mecha mucha? Też, naciągnąłeś. Też trzymam. Przygotowaliście broń. Mhm. Podchodzicie do samego budynku. Mhm. Wyciągasz to migana. To migana, tak? Łatwiej. Podchodzicie do budynku. Brud, smród unoszący się z samej tej budowli jest przytłaczający. Zdajecie sobie sprawę, że ten gwiżdżąco buczący dźwięk dochodzi znad was. Spoglądacie do góry i widzicie coś, co mogłoby przypominać orła. Jednak ten orzeł ma odwłok, wielkościowo dorosły człowiek, odnóża i szybko poruszające się skrzydełka. Krąży nad wami. Po chwili dolatuje kolejny. Yeah. I kolejny. Wielkie insekty. Jak daleko są? Nad nami. Nad wami. Jeszcze was nie zauważyły. One są
Nad domkiem. Nad domkiem krążą. Krążą nad domkiem. Aha, czyli jakbyśmy się cofnęli, to możemy teoretycznie uniknąć wykrycia. Ale chcemy tak sprawdzić, co tam jest. Wiemy, że Silas nie kłamał. Mhm. Okej. Może krok w tył, zobaczmy, czy jeszcze ktoś doleci. Coś. Zobaczymy, ile tego jest. Ile tego jest? No właśnie. Obecnie 4. Już 4. Już 4. A teraz? Dalej 4. Dobra, cofamy. Cofamy, jest. Nie ma co. Wycofujemy się. Rzężenie, gwizd osłabia się. Widzicie te sylwetki, skoro już się na nich skupiliście? Widzicie, jak krążą, jakby patrolowały obszar tylko wokół tego domu. Jeszcze przez chwilę latają. Jedna z nich ląduje na ziemi. Możecie się przyjrzeć temu bardziej. Skrzydła są postrzępione. Widzicie to przez to, że światło, które pada od księżyca, miejscami jest intensywniejsze, zupełnie jakby były podziurawione. Pytanie, czy kiedyś były całe, czy po prostu jest to tego rodzaju abominacja. Ciężko stwierdzić, gdzie znajduje się głowa, ale z przodu znajdują się szczypce. Trochę jakby ktoś zabawił się w bardzo dziwne konstruowanie insekciego Frankensteina, potwora Frankensteina. Zastrzelały kilka razy szczypcami, obeszły dom, wzbiły się w powietrze. Mam taki pomysł, że może macie szmatkę, jakąś chusteczkę, cokolwiek. Ja mam. Ja też na pewno mam czapkę. Wezmę tą chusteczkę. Mam zapalniczkę, to troszkę nasączyło benzyną. A skąd masz benzynę? No w zapalniczce jest. A, tak. Przywiążę do kamienia, żeby ładnie się rzucało. Rzucę i jak to są owady, to polecą za światłem. I wtedy możemy szybko zobaczyć, co jest w budynku i wyjść. A one polecą za światłem, chyba że... Chyba, że nie polecą. No to wtedy nie zobaczymy. Co wy na to? Chyba, że one się zorientują, że ktoś rzuca i... No to jak pójdę za krzaka, no to tak. Jak są inteligentne, to będziemy spierdzielać. Dobra, no nie... No to dobra, chyba najlepszy pomysł, który teraz mamy, więc... Troszkę idę za jakiegoś krzaka, jednak dalej, żeby było widać się od tego budynku. Otwieram tą piankę od tego, troszkę benzyny wylewam na szmatkę, obwiązuję jakiś kamyk, korzeń, coś ciężkiego. Podpalam i jak tylko się zajęło, rzucam jak najdalej od nas, w przeciwnym kierunku. A widzicie świecący płomień na moment i lecący lobem z punktu, gdzie ukrył się Vito. Te cztery wiszące w powietrzu owady odwracają się w tę stronę i wręcz pikują w tamtą stronę. Tam, gdzie poleciało. Tam, gdzie poleciało. Od razu rzucam się w stronę chatki, biegnę do drzwi. Wszystkie cztery poleciały? Wszystkie cztery, po prostu jak rój poleciały w jedno miejsce. Podrywam się i po prostu biegnę. To my długa. Długa. Podbiegacie pod drzwi. Otwieram. Od razu... Zamknięte. Z buta. Rozpęd. Siła? Widzę, że on się zbiera, chciałbym go wspomóc. Weszło. Okej. Okay. Rozpędzacie się we dwóch. Matt trafił we framugę, ty uderzyłeś. Żebyś wiedział, 100 mi wpadło. O! Rzuć sobie K6. Wytrzymałość. Słyszycie, strzeliło mu coś w barku Matowi. Ty przebiłeś się przez drzwi. Buchnęło zapachem stęchlizny, starego kurzu, fekaliów, moczu. Jest po prostu najgorzej. Najwyraźniej Silas ledwo co stamtąd wychodził i na pewno się bunkrował. Okay, szybko latarką, coś jeszcze ciekawego. Bardzo stare meble, dawno porośnięte zarówno pleśnią, jak i po prostu tak dużą warstwą kurzu, że są już wręcz czarne. Krew, grzyby, zwłoki, coś takiego? Zwłoki jak najbardziej. O. Znajdują się na łóżku. Widzicie Silasa, który trzyma się za serce i ma otwarte oczy. Co? Szybko podbiegam, macam go po kieszeniach. Ma tylko paczkę papierosów. Dobra, okej. Okay. Chyba nic. Uciekamy? Poczekaj, patrzę, chcę mu się przyjrzeć. Rzuć sobie na medycynę. Jakby jestem zbyt skupiony na moich obrażeniach, żeby się rozglądać, więc po prostu się trzymam i mnie to boli i próbuję bardziej zagłuszyć ból. W sensie, żeby mnie wydał krzyk od tego. Czy... Wchodzi? Nie. Okej. Nic. Pierwsze skojarzenie zawał.
Dobra, no się nie przejmujcie, wiecie o tym. Często widzisz, często widzisz martwych. No. Co tu się stało? Czy to zawał, czy weź rzuć fachowym okiem? Biologia, skoro i tak już nie żyje? Medycyna? Na pierwszy rzut oka to jest zawał. Zwłaszcza, że trzymał się za serce. No, tylko rękę podnoszę, czy coś tam nie trzyma? Nic. Znaki, nie. Sprawdźcie. To wygląda, nie ma nigdzie znaków. Czy mogę rzucić na pierwszą pomoc i nastawić barkę? Nie musisz, spoko, poradzę. Nie tutaj. Nie ma czasu. Szybko, są jakieś znaki? Coś wyryte na podłodze? Nie. Klapa? Nie, to wygląda jakby po prostu próbował się tu bunkrować. Dobra. Uciekamy stąd. Powiedziałam szybko mi, próbuję po prostu zamknąć oczy. Emi? Bez problemu. Żyjesz? No, uciekajmy, bo nic tu nie znajdziemy. Czy słyszymy buczenie? Coraz bardziej narasta dźwięk. Przymykam drzwi, żeby nie było nic podejrzane. Gaszę latarę i rura w przeciwnym kierunku. Wybiegacie stamtąd. Docieracie do odległości wystarczającej, żeby być poza zasięgiem tego czegoś. Cztery insekty lądują w miejscu, gdzie byliście przed chwilą. Wygląda, jakby się rozglądały, szczękając czymś, co jest przytwierdzone do ich pysków. Jeden z nich otwiera drzwi. Tak po prostu otwiera drzwi? Popycha drzwi. Wchodzą do środka kolejno i widzicie, jak jeden z nich, trzymając w szczypcach zwłoki Sylasa, odlatuje do góry, a zaraz za nimi, za nim pozostałe. W którą stronę lecą? Lecą w stronę północy. Po prostu odlatują. Okej, czyli chyba się nie mogły dostać. Dźwięk tak. Ustaje. Nie mogły się dostać, dlatego poleciały. Dobra, to ja ale chciałbym... Ale po co im on? Po... Zjeść go pewnie będą chciały. Boże... Dobra. To ja w takim razie, wykorzystując chwilę ten, gdzie używam leczenia, wykorzystuję 12 punktów magii. Czyli zostaje mi jeden. Odejmuję sobie jeden od poczytalności. Czyli mam 61, więc jest spoko. I teraz rzucam 2K6. Jeden. Zadaję sobie 2 punkty. Z czego też chciałbym... chciałbym sobie odjąć 2 punkty od mocy. Na stałe. Żeby to był efekt stały. Słyszycie? Ustawiło mu się ramię. Coś tam, jakieś światło było przy tym leczeniu? Jako tako nie za bardzo zauważalne. Okay. Nie, to bardziej jeszcze tam oczywiście w międzyczasie wypowiadałem po prostu inkantację, tylko to bardziej to było jeszcze z moim głosem, to już w ogóle. Ty dalej jesteś ranny? Tak. A to teraz już chyba nie ma jakby za bardzo podleczyć. No tutaj nie, spokojnie, jak coś to jeszcze mogę z mocy sobie skorzystać. No, tak, to jest bardziej rekonwalescencja teraz już. Dobra, czyli tutaj w Wielkiej Gierze dowiedzieliśmy, są jakieś robale. Czyli kłamał, czyli Sylas mówił prawdę. No wiemy, że tutaj mało rzeczy ma sens i jest prawdą. Dalej. Właśnie, co robimy teraz? Lord? Dalej, no, co od niego się dowiadujemy? Nie, teraz już jestem, naprawdę, bo mam teraz takie poczucie w sumie lekko straconego czasu, no bo jakby nie przybliżyło mnie to do poznania jakichkolwiek odpowiedzi, więc jak taki czołg po prostu idę twardo w stronę, w stronę posiadłości i chciałam się skierować w stronę skrzydła Lorda Blackwooda. Oddalacie się z tamtego miejsca, kierując się w stronę posiadłości. Widzicie, że pod samym wjazdem, tuż obok twojego samochodu, jest samochód komisarza. Kurde! Podejdźmy tam. Do samochodu komisarza? Tak. Ale nie ma go przy samochodzie? Nie, w samochodzie nie. Czy jest ktoś przy samochodzie? Nie. Ma ktoś nóż? Dziękuję, Bido. Mój został w Romero. W sumie tak. Ups. A w sumie jeszcze z drugiej strony... Okej, okay, to co? Czy jest gdziekolwiek na podjeździe samochód Julesa? Na podjeździe nie ma samochodu Julesa, jest tylko samochód Tausenda, komisarza i mój. I twój. No jeszcze dobra. Tego. Czy brama? Lilanda? Lilanda. No. Czy brama jest otwarta? Brama tak. Czy samochód Lilanda jest otwarty? Podchodzisz? Otwarty. Szukam tej szczelby. W samym samochodzie jej nie ma.
Okay. Bagażnik. Zamknięty. No. Wito, zostaw, nie majstru i tam, no. Później zagadamy zaraz. No dobra. Każdy z nas ma broń. Czekaj. Otwieram ten zaślepkę. Spadają klucze. Skubany. Dobra. Czyli jednak, wszyscy zagonimy. Otwierasz. Strasznie głupie. No bo jeżeli każdy o tym wie. W środku znajduje się strzelba. Czy ktoś strzelbę? Bo ja mam Tommy Gunna, więc ja jestem ustawiony. Mati? Kto ma strzelanie więcej? Mów mi... Rura. Rura. Dobra, łap to. I parę pocisków i... Jest tylko... jakieś pociski przy tym? Są w środku. Aha, czyli to jest taka... Są... Tak. Kąpka. Okej. Okay. Ewentualnie rzucimy Lilandowi. Tak. Nie ufałabym mu. Tylko zaraz... Przyjaciel Lorda. Zamykam My w teorii też. Tak, nie, nie przyjechaliśmy na jego zaproszenie. On przyjechał na jego zaproszenie. Ale Charles mówili, przyjechał wcześniej... na jego zaproszenie. Nie ufam tutaj nikomu. Lilia tak wydał się tak jak no. Z bucem. Tak to jest. Bucem to jest. Ty... Co? Nieważne. Miły, inteligentny, przystojny. Te. No co, no zauważam takie rzeczy. Dobra. I takie idę. Idę w stronę. Wchodzicie do środka. Kto ma najwięcej nasłuchiwania? Masz coś więcej 70? Nie. 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 Mat, słyszysz rozmowę kilku osób? Chciałbym sprawdzić, o czym, usłyszeć, o czym rozmawiają. 52 weszło. Ciężko jest wydobyć z tego słowa. Na pewno jest to biuro lorda. Słyszysz głos kobiecy i co najmniej dwa męskie. Rozpoznaję? Wydaje się, że to wszyscy pozostali mieszkańcy tego. Tej rezydencji obecnie. Usłyszałem, że lord wraz z wszystkimi kośćmi są w gabinecie. O czymś rozmawiałem, nie wiem o czym konkretnie. Pytanie. Wchodzimy, zadajemy pytania, czy się jeszcze trochę kryjemy? Może coś możemy, usłyszymy. Możemy się przysłuchać po prostu. No, biorę tę shotgun, tą pompeczkę, tak. I ja tak się podchodzę. Bliżej po prostu podsłuchać, co... Ja się rozglądam, czy są szklanki gdzieś do whisky, żeby mu dać. Tutaj raczej nie. Nie, nie. To jest na parterze? Nie, nie, to jest na tym samym piętrze, co wasze pokoje. Tak, w innej kondygnacji. No to cóż, jestem jak ryba w wodzie i podsłuchuję. Nasłuchiwanie. Na połowę. Forsowanie. Możesz nacisnąć klamkę. Albo uderzyć głową. O nie, to już gorzej. W sensie uderzyć głową przykładając. W sensie, że po prostu będzie słychać, że ktoś... Tak. Trzymajcie mi piwo. O Boże. 94 totalnie nie. Chcesz przyłożyć ucho i w tym momencie otwierają się drzwi. Kto wychodzi? Uderzam głową o... Trącnąłeś w udo komisarza. O nie. Oj! Przepraszam. Czy ktoś mówił państwu, że to nieładnie podsłuchiwać? Nie podsłuchiwać, tylko czekać, aż państwo skończą rozmawiać. Bo nie było słychać zewnątrz. Czy już skończyliście? Właśnie opisał pan podsłuchiwanie. Ale w sensie, czy głosy są, nie co mówią, co mnie to interesuje? No dobrze. Ugamy, czy mogę w czymś pomóc? Pan komisarz nie. A pan lord owszem. Odwraca się. Regień do ciebie. Wpuść ich. Wchodzę. Komisarz staje bokiem, pokazując, żebyście weszli. Czy ja mogę tak jako ostatni i... A, czyli tu jest tylko ten komisarz? No, nie. I następny komisarz. Wszyscy tu są. Wszyscy tam są. Znaczy... Sybilla... Liland. Liland. Lord. A Charles? Jest Charles tam? Również. Jak siedzą, to... widzicie, wchodząc, widzicie biuro z dużym stołem kawowym, niskim. Na podstawkach znajdują się niewielkie filiżanki. Dookoła tego siedzi cała menażeria. Jedno krzesło jest puste, ponieważ Ethan wstał. Pokój jest raczej pusty poza tym. Najwyraźniej bardziej działa jako taki sekretarzyk do spotykania się albo przyjmowania gości. Z tyłu widać tylko obraz. Obraz tej rezydencji, gdzie dookoła niej znajduje się pełno różnych domów. Domów, których już nie ma. Szklane domy.
Czym mogę Państwu pomóc? Jak coś, to ja tak staję trochę z tyłu, żeby nie było widać, że na przykład mam shotguna. Mhm. Więc tak jak najbardziej po prostu. No. Co to za teatrzyk? Który? A to jest ich kilka. Inaczej bym nie zapytał. Chętnie posłucham o wszystkich i to puste krzesło, na którym wcześniej Ethan siedział, po prostu podsuwam i po prostu siadam. Mhm. I patrzę się na niego. No dobrze. Skoro nie robimy tego po dobroci, to możemy porozmawiać. Robimy co po dobroci? Całe to spotkanie. Myślicie, że w jakikolwiek sposób interesowałoby mnie, ile kosztują rzeczy mojego dziadka? To już dawno wydedukowaliśmy, że to jest powód, dla którego tutaj myśmy się nie spotkali. Gratulacje. Myślicie, że wszystko to, co działo się do tej pory, to był jeden wielki przypadek? Nikt nawet o tak nie pomyślał. O co chodzi? Nikt. Od samego początku, jeszcze w Kairze, zainteresowała mnie pewna osoba. Almeda Schmidt. Ostatnie, co pani pamięta, to otwarcie grobowca, prawda? Stała pani, zgodnie z fotografią, po lewej stronie. Mój współpracownik był jednym z głównodowodzących tej ekipy odkrywkowej. Chcę w niego strzelić z ręki. Okej. Okay. Od razu. Śmiało. Wow. Nic nie mówię. Reakcja godna Kowalskiej. Nie, to jest reakcja godna Schmidt. 3. Obrażenia? Mhm. No i myślę, że to im da do myślenia też, nie? Mam nadzieję. Wyciągasz rękę, to samo, po prostu przechodzące małe żyłki energetyczne splatają się w jedną, promień godzi od razu Lorda. Widzicie, że zacisnął bardzo mocno rękę na swojej lasce. Spodziewałem się. Spokojnie, Ethan. Spokojnie. Ja tak czy siak i po prostu nie zmieniam w ogóle twarzy, tylko patrzę. Ja mam cały czas też rękę na rewolwerze. Zrozumiałem. Kair, Nowy Jork. Wszystkie te sprawy. Moja rodzina, która trudni się boksem. Nawet pan Benz. Dało się go idealnie omamić. Do czasu, kiedy zginął. To było akurat nieprzewidziane. Ale podpalenia u pani Blanche, mój bardzo dobry przyjaciel, Hildred Castein. Troszeczkę mu odbiło, nie będę ukrywał. Nawet ten młody pomocnik, Henri. Co? Antoine. Wiem, ale co? No, co z nim? Niektórzy potrzebują po prostu argumentu pieniędzy. Ktoś już będzie miał ich mniej, bo straci robotę. Antoine podpalił Blanche? Nie, Antoine pracuje dla Lorda. Częściowo. No. W momencie, kiedy trzeba było sprawić, żeby pan Kowalski był nieco bardziej usatysfakcjonowany porażką pana Wróbla, Antoine podciął odpowiednie sznurki. Pamiętam. W momencie, kiedy trzeba było mi przekazać informacje o tym, gdzie się obecnie znajdujecie, przekazywał mi te informacje. Mały, gruby, podstępny... Gnój. Antoine. Nie ma co go winić. Jest. Zwykła kwestia biznesowa. Nie interesowałem się nim jakoś wyjątkowo ponadto. Mam nadzieję, że zajął się dobrze antykwariatem. To nie groźba w razie czego. Lordzie. Tak. Zapominasz o Detroit? A, mowa o tej... Przypomnij mi, Sybilla. Su. O nią chodzi? A o kogo innego? Detroit ma całkiem sporo mieszkańców, ale tak. Jak inaczej miałyby się spotkać siostry? Wystarczy połączyć jeden punkt z drugim punktem i jakiś wymyślony symbol, lekko inspirowany tym, co zrobił mój dziadek.
I w tym momencie widzicie, jak Sybilla ma skręcany kark. Sama z siebie skręca jej kark i pada na ziemię. Wszyscy... Co to było? Jest tu ktoś jeszcze? Sięgają po broń. Wstaję. Rodzina też się zdziwiła? Tak, wszyscy wstaję, się zdziwili. Wstaję. Mhm. Nie, wstaję. Broń. Wyciągam broń i celuję prosto w łeb Reginalda. Co to było? To jakieś wasze czary? Nie. Nie. A gdyby były, to co? Po prostu pytam, czy to wasza sprawka. Od kiedy przyjechaliście, dzieje się tutaj coraz więcej dziwnych rzeczy. Wszystko jest pojebane. Dobra. Do drzwi tyłem. Na razie, słuchajcie, nie ma co... Obstaw tego glina. No. Krok do przodu z podniesionymi rękami robi Thousand, przechodząc nad panią Fox. Shotgun wyciągnięty też. Chciałem was przeprosić. Ty też jesteś od niego. Chyba logiczne. Do pewnego stopnia tak. Dobra, dobra. Książka, która was zainteresowała. Też była częścią tego fortelu. Dobra. Mówimy na siebie czarne skrzydła. Okej. Okay. Wszystko się wiąże trochę, ale jedno zostaje bardzo ważne pytanie. Chyba najważniejsze z tego wszystkiego. Po co? Po co to wszystko? Właśnie do tego dążyłem. Chciałem wam zaproponować. Podobnie jak każdy tutaj, pomijając już Sybillę, każdy tutaj doczekał się zdarzeń paranormalnych. Chcieliśmy zaproponować wam dołączenie do nas. Bardzo oryginalny sposób. Mogliście list wysłać, lubię czytać. Mhm. Wiesz co? Pierdol się i strzelam mu w nogę. Okej, okay, strzelaj. O, ja celuję w komisarza, żeby nie zaczął. Mhm. Weszło na 1/5. Zaznacz. Obrażenia. Zaraz go zajebiemy niechcąco. Albo chcąco. 6. Strzeliłaś. Od razu rozbłysk w pomieszczeniu. Drugie strzeliło krwią. Mhm. Musiałaś trafić coś bardzo dobrze ukrwionego. Mhm. Być może główną arterię. Tak. Złapał się od razu. Chce sięgnąć do laski. Czy klęka? Klęknął. Klęka. W tym momencie, kiedy on padał, podchodzę do niego. Chcę mu jakby kopnąć go w rękę. Mhm. I po prostu przykładam mu lufę do łba. Koleś leży, Billy. Dookoła niego robi się bardzo duża kałuża. I zastanów się. Billy, spokojnie. Widzicie, jak Leland po prostu się trzęsie. Ja jestem pokojowy. Zamknij się. Dobra, pewnie... Billy, spokojnie, uspokój się, to nic nie... Jak on nie będzie żył, to niczego się nie dowiemy. Po co to wszystko? Już to przerabialiśmy gdzieś. Już to przerabialiśmy to i to wyszło bardzo źle. Thousand stoi obok. Mogę opuścić ręce? Nie mam za sobą broni. Pokaż. Sprawdźcie go. Sprawdźcie go. Podwiń koszulę. No. Obraca się. Nie, to był Thousand. Dobra. Ty, panie komisarzu, też kurde będziesz tu machał lufą? Czekam tylko na odpowiedni moment. Na odpowiedni moment co? Aż się odwrócisz. Celuj w niego. Okej. Okay. Czyli to on też jest z czarnych skrzydeł? No, wszyscy są tutaj, oprócz nas. Dobra, ja celuję w niego cały czas. To o co chodziło z tym pociągiem w takim razie? Potrzebowaliśmy was opóźnić. Dobra. Lord nie zdążył wyjechać, by załatwić kilka spraw. Choćby odebrać list. Widzicie, że Lord odpływa. Właśnie, chciałem do niego podejść, wykorzystując 12... Zatamuj mi to, kuźwa, tylko. Nie trzeba go leczyć. Ja tak jestem najbliżej jego, więc on ma tą chustkę pod szyją, zrywam mu tą chustkę i wpakowuję w jego ranę. Ale on odlatuje. No tak, ale chcę mu się zatamować ukrwienie, nie? Ale żeby gadał. No tak, ale muszę zatrzymać krwawienie. Nie, to ja, bo ja chcę go uleczyć. No ale po co będziesz marnował czarne kuźwa wroga? Nie wiemy, o co chodzi nadal. No to ty bardziej nie przyjaciel, to wróg. Ale jak zginie, to będzie jeszcze gorzej. Nie zginie, jeżeli zatamujemy krwawienie. No dobra. Rzuć sobie na pierwszą pomoc. Pewnie on już jest bliski śmierci. Strat bardzo. Wyszło. Okej. Okay. Zatamowałaś. Widzisz, że jest lekko po dwóch stronach świadomości. Klepię go w ryj. Oklepuję go tak, ale tak mocniej niż lżej. Gadaj! Co chcecie jeszcze wiedzieć? Ty się jeszcze pytasz? Może dlatego, dlaczego tyle osób musiało zginąć, żeby nas tutaj sprowadzić? Każde z nas musiało coś stracić.
Poza tym, jeżeli poznalibyście czarne skrzydła, to wiedzielibyście, że jedynie w bólu i utracie można znaleźć prawdziwe odkupienie. Tą szmatę, którą mu wcisnęłam, wciskam mu mocniej w ranę. Okay. Żeby go bolało. Żeby go zabolało. Nie żeby zrobił krzywdę, tylko że zabolało. Zemdlał. No Billy, brawo, kurde, to aż my się dowiedzieli. On nie jest tu sam. Jest jeszcze dwóch innych pajaców. Chciałam zauważyć. Dlatego tę głowę operacji właśnie umdlałaś. I tam podnosi broń. Strzelam. Jak tylko się ruszył, to strzelam. On strzela w ciebie, jasne. No to rzucaj na trafienie. Weszło. Okej, okay, obrażenia. 2K6 razy 2. 2, 5, 7, 14. Przejechałeś serią i tam zdążył tylko strzelić, oberwałeś w ramię, tracisz 3 punkty, ale cała seria przejechała po Itanie dziurawiąc jego całe ciało, kończąc się na czubku głowy. Mm-hmm. Całe drzwi i kawałek ściany również podziurawiony i tam pada na ziemię. Dobra. Nie żyje? Nie żyje na pewno. No. Jest jeszcze dwóch. Ale co oni mogą wiedzieć? Są w tej samej organizacji. No to, że są, to znaczy, że mają... Gość jeden nie ma broni, nie drugą broń, drugiego broń ma mat. Okay. No. Mhm. No i co? No, jednego mniej. No to się ich pyta, jak wymyśliłaś. Co tam ci wiedzą, czego Lord nie wie? Albo to, co Lord wie też. Bo my nadal nie wiemy, o co tu chodzi. Na przykład... No. Co to są czarne skrzydła? Po co jest ta organizacja? Czarne skrzydła sięgają całej Ameryki. Zbieramy ludzi, którzy mają otwarte głowy. Zbieramy ludzi, którzy obcowali z bytami spoza tego wymiaru. Wszystko to, czego doświadczyliście, w pełni pokazuje nam, że nadajecie się. Chcieliśmy wam tylko na spokojnie podczas licytacji. Poza tym wszyscy się znamy. Te rzeczy nigdy nie miały zostać sprzedane. Kto jest waszym przyjacielem, a kto wrogiem? Serio, tak mówię, po prostu ten. Wszystko zależy od sytuacji. Wszystko się zmienia. Wiemy o tym, że po ziemi stąpają ludzie, którzy tylko udają ludzi. Jeszczurek, ale... Dobra. Słyszeliśmy o portalach. Słyszeliśmy o otwartych przejściach między wymiarami. Widzicie, że Leland się wręcz podniecił trochę tą myślą. I wszystko to składa się do jednej wielkiej puli, jaką jest przeznaczenie. Czasem tylko mu pomagamy. Tak jak w waszym przypadku. Trzeba było was trochę nastroić, ułożyć w odpowiednie tory, i sami zrozumielibyście, że to, co w piwnicy za jedną ze ścian, jest dla nas wszystkich najważniejsze. Czyli? Ten szum. Ta rzeka, ten szum. Musimy zniszczyć jedną ze ścian. Co za tą ścianą jest? Oprócz tego, że jest rzeka? Sądząc po tym, co słyszeliśmy, jakie informacje zgromadziliśmy, jest tam przejście do zupełnie innego świata. To może sobie na razie to odpuśćmy. To po pierwsze. Ja tak dalej celuję z nich. Amy, to odleciałaś? Nie jestem przekonana co do tego wszystkiego. Nie za cenę su. Śmiecie. Nie, trochę macie dziwne metody, powiedziałabym. To znaczy? Ona nie musiała umierać, wiesz? Moja żona też zginęła. Żona Lilanda też zginęła. Właściwie Liland sam ją zabił. Nie ma się czym chwalić. Zależy, co nas czeka. Zabijanie bliskich. Wiem, co was może czekać. Rodziny. Jeżeli czeka nas wieczne szczęście w innym świecie, myślę, że warto. Jesteście pomyleni. Jesteście chorzy. Dobra, chodźmy stąd. I co? Zostawisz ich tak tutaj? No a co? Wieczne szczęście. Macie kabla. Myślisz, że zasługują na wieczne szczęście? Najchętniej to bym oddała ich wieczny niebyt. W razie czego zaproszenie jest wciąż aktualne. Wsadźcie sobie w dupę i wstaję od Lorda. Jeszcze go tak podkopując
podkopując piętą. Przechodzę tak bardzo szybko wokół nich też, jakby dając znać moją niezadowoloną. Przechodzę nad truchłem Itana i mówię... Co robimy? Co jest? Ja bym wracała do domu. Nie boisz się, że teraz nas znajdą? No i co nam zrobią, ja widzisz? Ja stawiam, że i tak nas znajdą. Ich jest więcej. Myślę, że nie powinni stąd wychodzić. To co, spalisz to wszystko, zniszczysz to wszystko, zabijesz wszystkich? Ja nie mam zestrzeceń. Ja bym ich zostawiła. No ja nie mam. Nie są warci tego nawet. Mi też mi się wydaje, że nawet nie ma co... Poza tym zabijaliśmy też podobnych prychów i co? Widzisz, jak tylko Tausen się odwraca? Naprawdę was przepraszam, nie wiedziałem, że to dojdzie do takiej sytuacji. Pierdol się. No cóż, no, ufaliśmy ci, a teraz widzisz, jesteś na końcu lufy. Raz tu. No. Tak naprawdę to Ej nie odcięła ci palca. Widzicie, że odrósł. Odrósł. Nic się nie stało. Okej. Okay. Odpowiednie Dobra. Księgi dają możliwość do zajrzenia za każdą z kurtyn rzeczywistości, szeroko pojętej prawdy. Dobra, jeszcze jedna rzecz jest niewyjaśniona. Czemu Foxy straciła karczycho? Dlatego zapytałem, czy to wasza sztuczka. Nie, to nie nasza sztuczka. Może jednak nie zakończyła połączenia ze wszystkimi. No. Miltenie, jesteś tutaj? Jedna z lamp zamrugała. Dokończ robotę, proszę. My załatwimy resztę. Słyszycie dźwięk przeładowywania strzelby. Gdzie? W tym pomieszczeniu. To jest moja strzelba. Nie, to nie ta jest przeładowana. Ja się rozglądam. Widzicie, jak Liland w którymś momencie po prostu podrywa się, jakby oberwał strzelbą w brzuch i wylatuje przez okno. Słychać jego krzyk i pff, uderzenie o ziemię. Czy jest jeszcze Tausend? Mhm. O co chodzi z młodym Snajdem? To miał być ostateczny test dla was, koniec licytacji. Mieliśmy wylicytować, kto go zabije. Czyli Arci uciekł, żeby uratować syna. I przy okazji zginął. Młody jest bezpieczny? Młody jest w piwnicy. Zgadzamy się wszyscy z tym, co to mam zamiar zrobić. Powiedziałam tylko, Miltenie, zostawiam to tobie. I wychodzę, i autentycznie po prostu wychodzę za drzwi. Amy. Ja też wychodzę. Mati. Bierzemy młodego Julesa, palimy. Mhm. Schodzicie. Adios, Tausend. Adios. I wychodzę. Wychodzicie, otwieracie swój pokój, gdzie jest Jules. Co się stało? Słyszałem rozbite... Bardzo szybko. Po drodze wyjaśnimy. Gdzie były te masa tej benzyny? Coś mówiłeś? W piwnicach. Dobrze. Dobra. I tak tam idziemy. No właśnie, dobra. Idź na parking. Pod auto. My za chwilę dołączymy. Dostanę jakąś broń? Nie tak. Będzie ci potrzebna. Nie, dobra. Daj mu strzelbę. Wziął strzelbę, zobaczył. Dzięki. Ja jeszcze chciałbym zajrzeć. Bo jak już tak już chcemy to spalić. No ja koniecznie strzały no, wezmę, i tak jak będziemy w piwnicy. I tak tam idziemy. Bo to jest tam... Kraba. I kraba. Krabunia. No. Schodzicie do piwnicy. Jakieś wory zebrane, albo nawet obrus, żeby w jakiś tej wielki wór. Ściągnąłeś obrus, przy którym doszło do seansu spirytystycznego. Pytanie, czy to są na tyle drobne artefakty, że moglibyśmy je w obrus po prostu zabić? Zależy, które. No właśnie... Bo to była zbroja też. No nie, tego no nie musimy. Figurki Horusa raczej nie weźmiemy. Nie damy jest duże. Ale wachlarz bym wzięła. Wachlarz, kraba przede wszystkim, kraba. Strzały. Dzienniki wampira. Dzienniki te zapieczętowane. Kraba. Egipskie obole. Można, ale... To są niewielkie. To, jest to, to są pieniążki. To są pieniążki. Dzienniki, obole, zestaw do robotowi bierzemy. Powiem, może potem ci zrobimy. Dobra, bierzemy. Wiosła to nie, bo to za duże. Drakars, tak. Ingrediencje w torbie to było gówno warte, więc nie warte. No ta zbroja mnie trochę kusi, ale nie weźmiemy tego. Nie, załóż na siebie. Begny na pewno nie bierzemy. Nie, bo się... Nie, bo mnie rozwali. Jeszcze była ta księga Tenebra. Dobra, tylko spiszmy to teraz gdzieś, żeby to nam nie uciekło. Bo już tam zeszliśmy, tak? Tak, zbieracie te rzeczy. Jak wygląda obraz? Obraz? Obraz. Obecnie jest pusty. Nie ma tam nikogo. O!
Okej. Okay. Dobra, poszukajcie... Pytanie, zostawiamy tu obraz, czy go bierzemy ze sobą? Zostawiamy. Słyszycie, jak na piętrze pękają kolejne okna. Dobra, gdzie jest szybko ten... Można go wziąć bez ramy. Nie chciałbym... Bez ramy! Szybko! Łamanie ramy, łamanie obraz. Ramy i zwijany obraz. Jasne. Okay. Dobra, zabieramy obraz. O Jezus Maria. Czy mamy duszka Kacpra teraz w teamie? Zaraz się okaże. Ale to chyba chciał, żeby wszystko właśnie poszło z tym. To ja też myślałem, że on też... Żeby nie poszło przekleństwo za nami. Przekleństwo czego? To po prostu jest on. No to jest on i właśnie mówił, żeby zniszczyć to wszystko, więc chcę, żeby ten obraz... On mówił tylko o swoich tych artefaktach z... Ja myślę, że... A i tak je zabieramy, więc... Nieważne. Idę szukać benzyny, znajdźcie chłopaka. Tak, ja dobra. Ja biegnę w drugą stronę, tam gdzie powinna być benzyna. Pytam się, Jules, jak dobrze znasz piwnicę? Jules jest przy samochodach. Dobra, to zaczynam po prostu krążyć i nawołać. Timmy! Chodzicie, szukacie dowolnych przejść. W jednym widzicie Vito i faktycznie jest tam pełno kanistrów z benzyną. Biorę i wynoszę na górę i lecę po więcej. Jasne. No, Vito po prostu kursuje z benzyną. A ja to widzę i chcę mu pomóc też. Ty razem z nim. Wy dwie chodzicie, przeszukujecie. Rzućcie sobie na szczęście. Weszło. Nie weszło. Billy, opierasz się o jedną ze ścian. Ściana przesuwa się. Obracacie we dwie ścianę, tylko z przodu wyglądającą, jakby była pokryta kamieniem. Mhm. Za nią widzicie młodego Snyda, związanego, podkurczone ręce, dookoła niego kałuża po moczu. Widać, że się gibie w tej z powrotem, tak. Patrzy w waszą stronę swoimi bardzo jasno niebieskimi oczami. Nie jest zakneblowany, prawda? Nie. A jest przywiązany do czegoś? Jest związany. Jest związany. Czy ty to widzisz? To jest upośledzony chłopiec. No, bierzemy go. Nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie zrobić nic, więc podchodzę, ale nie rozwiązuję mu jeszcze rączek. I mówię, chodź. I próbuję go podnieść. Trzyma się na nogach. Wcześniej mówię, że jest około 20-letni. Tak. No dobra. Więc próbuję ten... Mówię, chodź, wychodzimy. Idzie związany. I wchodzi z wami. Mhm. Minęliście się. Wynieśliście prawie wszystkie kanistry na piętro. Okej. Okay, tak do Mati, zacznij to rozlewać szybko gdzieś. Po tak, bardziej ja idę od najdalszego skrzydła. W miejscach, gdzie zaczynacie rozlewać, widzicie, że szyby zaczynają pękać. No, powoli sypią się pajączki. Pękać. Pojawiają się pajączki. Rozprowadzacie benzynę w tym całym głównym holu. Po schodach. Czy ja jak je minąłem, mogłem zobaczyć, że on tak, ma te oczy niebieskie? Ale on ma... Nic nie zrobi przecież. To jest młody chłopak. On ma przecież te oczy takie same. No. I co z tego? Nic nie zrobił. Dobra, biegnę i teraz rozlewam. To ja jeszcze pamiętaj, że mam przy sobie te księgi, te dzienniki. Podnoszę je i się pytam, Milton, to też? I czekam na jakiś znak potwierdzający. Zapala się kominek. Okej, okay, to wrzucam te dzienniki. Okej, okay, wrzuciłeś i to, co rozlaliście, drobinki palącego się papieru unoszą się w powietrze. Spadają. Dziewczyny, szybko, wychodzimy. Zaczyna się hajcować. Ale biorę tego chłopaka, kurde, na ręce. Dobra, chodźcie. Dobra, uciekamy. Podniosłeś go, wychodzicie, zamykacie drzwi, wtłaczając trochę powietrza do środka, wybuchają szyby do zewnątrz. Jules, co do kurwy? Nie pytaj, wsiadaj. Jedziemy do Nowego Jorku. Timmy żyje. I tylko on. Na dwa samochody? Masz furę? Są tu jeszcze dwa samochody. Jest jeszcze Aita, już nie przyda mu się. A w sumie faktycznie jest tego. Tam Zenda możemy Lilanda. Wziąć. Jeszcze no jest Lilanda, i ta, ale nie wiem co stało Zenda, bo w sumie wyszliśmy i... Liland nie żyje. No wątpię, że Zend to przeżył. No nie wiem. Nieważne, na dwa samochody, tak? Na dwa. Brać młodego? No to bierz. Weź. Na tył. Czy patrzę na młodego, jak reaguje na Julesa?
jest przerażony ogólnie sytuacją. Ale nie stawia oporu, nie jest... Nie stawia oporu. Inaczej, Timmy, z kim chcesz jechać? Zero kontaktu. Zapinam go pasem. Mhm. Tam z tyłu były pasy. Nie, jeszcze nie było. Nie zapinam go pasem. Odpinasz nieistniejący pas. Fantom pasa. Tam jedźcie przodem tam... może. Gdzie się kierujemy w ogóle? No, jak najdalej. Dom zaczyna płonąć. Mhm. Jak najdalej. Jedziemy. Dobra, to do Szenektady. Mhm. Wsiada, odpala samochód. Wdepnął. My szybko wsiadamy do auta. Otwieram bagażnik, żeby wrzucić te wszystkie fanty. Wsiadam i też na pełnej rurze wyjeżdżam stamtąd. Ruszacie. Przed wami samochód. Również Ford. Pędzi wręcz. Jeżeli chodzi o prędkość, absolutnie ucieczkowa. Budynek za wami zaczyna powoli zajmować się cały. Jego fragmenty stropu, fragmenty pokrycia dachowego spadają, podpalając resztę elementów dookoła, podpalając część ogrodową. Rzuć sobie na prowadzenie pojazdu. Wchodzi. Jedziecie. Spoglądasz przed siebie, chwilę spojrzałeś za siebie. I widzisz, że drzwi boczne samochodu Julesa otwierają się. Hamuję. Zahamowałaś, z samochodu wypada Timmy. Odbija się kilka razy, zostawiając krwawe ślady. Boże! Rozciągając się praktycznie po całości, samochód Julesa hamuje bokiem. Hamuje bokiem, hamuje. Bardzo, bardzo gwałtownie hamuje, więc nimi szarpnęło. Takie... Co jest? I też praktycznie nic nie mówiąc, wysiadam z samochodu, trzymam broń i najpierw podchodzę do Timmy'ego, sprawdzam, czy żyje. Wysiadam świecę. Timmy nie żyje. Roztrzaskana twarz, wypływające powoli oko. Z samochodu wysiada Jules, przeładowując broń. A, no tak. I myśleliście, że ja was stąd wypuszczę, tak? Padam na ziemię i strzelam. Okej. Okay. Staję, oddaję strzał. Amy? Ja też. Wchodzi. Na połowę. Okej. Okay. Nie wchodzi. Ja na razie jestem roztrzęsiony wszystkim i jeszcze nie załapałem tej akcji. Mm-hmm. Nie wchodzi, więc... ale... A tu, w dupie to mam. Nowa mechanika. Dwa razy od szczęścia. Okej, okay, dobra. Ty strzelasz czy nie strzelasz? Nie, ja jestem z tyłu, bo jestem na razie jeszcze nie zdążyłem jeszcze na tyle zareagować po prostu. Jasne. Ja wychodzę, po prostu stanęłam i... Obrażenia. Ja strzeliłam. Dwa. Obrażenia. Trafiam i sześć. Sześć. Dwa. Dwa. Jules zdążył tylko wycelować. Ty wystrzeliłeś z Tomigana. Wy wystrzeliłyście z rewolwerów. Oberwał, wyciągnął się, strzelił, ale trafił w karoserię idealnie obok ciebie, Matt. Samochód jest podziurawiony. I w tym momencie mówię... I strzelam jeszcze raz i po prostu oddaję w tym momencie tak naprawdę resztę, którą mam w magazynku, czyli jeszcze cztery naboje. Po prostu kto jeszcze strzela? Ja ładuję w niego. Matt? Ja już nie widzę sensu, już nie będziesz żył. Dobra, nie, wychodzę. Może jeszcze go zapytać. Ja czy nie będę chciał. Ja nie mam pytań. Wychodzę i tak opierając się o drzwi po prostu. Ja jestem przygotowana i w razie jakby jeszcze coś się działo, to wtedy dopiero będę strzelać. Weszło? Strzelać. Weszło. Na jedną, drugą. Wow, okej. Okay. Dobra. Ja po prostu z całą taką wściekłością, widząc co zrobił z moim ukochanym samochodem, po prostu nawet lekko idę w jego stronę i po prostu tak z taką wściekłością. Matt, ty nie trafiasz, tak? Co? Ty? Ja nie strzelam na razie. Okej. Okay. Ja używam włoskiego skupienia. Z ziemi cały trafiam czas. 14. Okej. Okay. Włoskie skupienie. A mnie opluła. No widzisz, dostaję wykoszetem. Jak Jules na chwilę jakby zaświecił. Ale wasze strzały sprawiły, że zgasł, padł na kolana. Tego się nie spodziewałem. I pada na twarz. Podchodzę jeszcze do niego, upewniam się, że nie żyje. Nie żyje. I tak czy siak
butem następują na głowę, tak żeby na pewno kark się jeszcze skręcił. Strzeliło pod butem. Słuchajcie, może te znaki... Może to jednak nie był już Jules po prostu. Kto wie? Tego się nie dowiemy. Może ktoś, kto chciałby nam zrobić krzywdę z innego wymiaru. To był ten dziadek tego. Nie, dziadek. Nie, bo na dziadek, z Milton. Nie, nie dziadek. Nie. To na pewno nie był dziadek. Nie, już no prędzej Hildred. Tak, coś jak. Słuchajcie, mamy dom, który się pali za nami. Trupy, które dobra, mamy przed pomóżcie, nami. Pomóżcie mi. I chcę zapakować ciało Julesa do samochodu. Niestety Timiego też. I podpalić samochód. A, w tym sensie, żeby nie było śladu. No dobra. Przenosicie. Twarz Timiego już dawno nie wygląda jak twarz Timiego. Zamykacie. Wkładając go powiedziałam, że przykro mi. Ale młode. Niestety. Czarne skrzydła cię dopadły. Podpalacie. Chcę po prostu otworzyć bak i wrzucić zapałkę do środka. Samochód szybko zajmuje się, pali się od spodu. Cała bryła pojazdu szybko staje w płomieniach. Przed wami płomienie, za wami płomienie. Chcę podejść do samochodu i zobaczyć, jak poważne są uszkodzenia. Podziurawione, świsnęło cudem koło mata. Jedna szyba jest rozbita. Wyliczone. Dzisiaj nie przebije matowi, nic się nie stało. Podziurawiona na pewno jest tapicerka. No i blacha też jest do wymiany w kilku miejscach. Ja tak podchodzę. Dostałaś? Bili, przykro mi. Chodźmy. Jesteś ranna? Co tak? I tak autentycznie podchodzę i przytulam się do mojego samochodu i mówię, wyklepiem, będzie dobrze, zobaczysz. Tak, chodź teraz. Ja ją złapię za rękę, żeby chodziła. Tak, pakujcie się. Wsiadacie do samochodu. Gdzie jedziecie? Ja myślę, że dam radę. Słuchajcie, jedziemy po prostu do Nowego Jorku. To do zobaczenia w Nowym Jorku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Kurde, mam cię na oku. Kurde. Ale kurde się działo.